Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad chińszczyzna. Będziemy robić przepysznego, soczystego, niesamowitego kurczaka w sosie gongbao. Jest to jeden z najlepszych kurczaków w kuchni chińskiej. No chyba, że lubicie kurczaka w sosie słodko-kwaśnym, bo to jest mój ulubiony kurczak. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeżeli lubicie chińską kuchnię i macie ochotę na kurczaka, to koniecznie wejdźcie też na mój kanał, bo tam pokazuję, jak przygotować przepysznego, chrupiącego kurczaka po chińsku w panierce sezamowej. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a my zabieramy się za gotowanie. Zapraszam. Przygotowanie kurczaka gongbao jest naprawdę banalnie proste i według mnie ten przepis powinien się nazywać kurczak w 5 minut, bo naprawdę tyle on potrzebuje, żeby go przygotować. Już Wam pokazuję, co robimy. Na sam początku bierzemy kurczaka, którego sobie kroimy w kosteczkę. Ten przepis jest troszeczkę inny niż większość chińskich. Już Wam opowiem dlaczego. Na początek kurczaka musimy sobie doprawić, dosolić, bo za chwilę zrobimy sobie marynatę i te wszystkie smaki zamkniemy w środku. Więc nawet jeżeli sól będzie gdzieś tutaj dodatkiem, ona nie przeniknie do tego kurczaka, więc pamiętajcie, żeby dobrze posolić tego kurczaka. I teraz tak, do naszej marynaty dodajemy sos sojowy, jest to jasny sos sojowy, wszystkie składniki znajdziecie oczywiście jak tradycyjnie w linku w opisie i dodaję też ocet ryżowy. Hop, ponadto dodaję dość dużo mąki ziemniaczanej. Może być to też skrobia kukurydziana, jeżeli macie. Wiem, że ciężko ją dostać w sklepach, dlatego postanowiłem ją wymienić na mąkę ziemniaczaną, skrobię ziemniaczaną. O, i teraz powstanie nam taka fajna konsystencja tego kurczaka. Bardzo fajna. I tak musimy sobie zamarynować go. On sobie niech tak siedzi, ale to jeszcze nie wszystko, bo do naszej marynaty musimy dodać jakieś przyprawy. Ja tutaj mam mieszankę przyprawy do dań kuchni chińskiej. Ona jest bardzo fajna, zawiera bardzo dużo składników i dzięki temu uzyskamy taki smak pięciu smaków. Dobrze, dodam sobie też troszeczkę chili. Nie za dużo, nie za mało. Jeżeli nie lubicie pikantnego jedzenia, to nie musicie nic dodawać, po prostu nic. I w takiej marynacie trzymam tego kurczaka. I tego typu marynaty właśnie ze skrobią przeszły też do Tajlandii, bo to właśnie Chińczycy przywieźli woka, przywieźli masaże i przywieźli kuchnię do Tajlandii. Kurczak jest zamarynowany, on sobie tutaj siedzi. Spokojnie, pozostawmy go. Nic mu nie róbmy. I w tym momencie ja nagrzewam woka. Ale to nie jest tak, o, dobra, wok jest ciepły i wtedy wrzucamy rzeczy. Nie, ten wok musi być piekielnie ostro gorący. On musi po prostu aż dymić. Tak musi być gorący. My w naszych domach nie mamy takich mocnych kuchenek, na jakich gotują Chińczycy. Dlatego naprawdę postarajmy się, żeby to się paliło. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować takiego kurczaka w domu. No i będziemy mieli jakiś tam efekt, ale o tym efekcie za chwilę Wam powiem. Teraz przygotuję sobie szybki i to naprawdę bardzo szybki sos, który jest niezbędny do tego kurczaka. Co dodajemy do tego sosu? Składniki są proste. Dodajemy olej sezamowy, hop, dodajemy ocet ryżowy, ale ten czarny, ciemny. Dodajemy też sos sojowy ciemny, sos sojowy jasny i cukier. Hop, to wszystko sobie mieszam i już sos mam gotowy. Nie muszę tutaj dodawać żadnej wody, jak w przypadku na przykład stir-fryów, które się przygotowuje na woku. Bo na woku jest kilka metod, w których można smażyć, gotować i jedna z nich jest stir-fry. Czyli wszyscy ją znamy, tam są warzywa pokrojone w paski, tam mięso jest pokrojone w paski, a my dzisiaj przygotujemy kurczaka w troszeczkę innym stylu. Jest to kurczak bao, to jest styl smażenia bardzo, bardzo szybki, dlatego wszystkie rzeczy są pokrojone w
kosteczkę. Sos jest gotowy i tutaj nie ma redukowania. Tutaj to smażenie odbywa się naprawdę bardzo, bardzo szybko. Kiedy kurczak tylko jest gotowy, wtedy zalewamy to sosem, dodajemy cebulkę, orzeszki i dziękuję, do widzenia. Ale na początku musimy sobie zaaromatyzować olej. Ja już wszystkie składniki mam gotowe. Czekam tylko teraz na moment, w którym mój wok wytworzy taką temperaturę, kiedy będę mógł na nim spokojnie przygotować tego kurczaka gong bao. Jeszcze chciałbym Wam opowiedzieć o metodzie smażenia bao, bo teraz ten łuk się nagrzewa. Oczywiście w domu nie zrobimy tego perfekcyjnie, ale będziemy musieli się postarać. O co chodzi? Na pewno widzieliście kiedyś na filmach, kiedy Chińczycy trzymają w ręku łoka, wrzucają tam różne rzeczy, cały czas mieszają, nie przestają, nawet tego łoka nie odkładają. I o to właśnie chodzi w tej metodzie, że ten kurczak, te warzywa, przyprawy i sos, to wszystko łączy się w całości bardzo, bardzo szybko. Niestety w domu nie mamy takiego ognia, żeby to zrobić poprawnie, ale zrobimy coś, co bardzo przypomina nam właśnie takie smażenie bao. Będziemy trzymać na ogniu i będziemy sobie podsmażać. Pamiętajcie, że łuk ma taką strukturę, że tutaj te krawędzie bardzo się nagrzewają. Dzięki temu podrzucając i przerzucając mięso i różne składniki, wszystko nagrzewa się bardzo, bardzo szybko. Dobrze, teraz przejdziemy do naszego smażenia. Koniec gadania, będziemy to próbować zrobić. Ja nigdy w Chinach nie byłem, ale mieszkałem kilka lat w Liverpoolu, w Chinatown. Pozdrawiam wszystkich Polaków z Chinatown, bo tam naprawdę było duże skupisko. I mieszkałem w Manchesterze też, w Chinatown. I też pozdrawiam wszystkich Polaków, bo jakoś Polacy ciągną do Chińczyków za granicą, nie wiem dlaczego. Ponadto zwiedziłem trochę Azji, ale w Chinach nigdy nie byłem, tak jak Wam mówię. Ale mieszkałem kiedyś z Chińczykami, nawet zrobiłem kiedyś taki przepis na schabowego z ziemniakami i z kapustą pekińską po chińsku. Dobra, przejdźmy teraz do naszego przepisu. Co robię? Wlewam olej, tak? Tak, dość dużo tego oleju, więcej niż w przypadku stir fry'a. I czekam, żeby on oczywiście nabrał tą temperaturę. To zajmie jakieś 2 minuty. Pierwszy krok jest już za nami. Olej mamy naprawdę bardzo dobrze nagrzany. I teraz przechodzimy do aromatyzacji tego oleju, na którym będziemy smażyć, bo to jest bardzo ważne w chińskiej kuchni. Więc spójrzcie, co się dzieje. Dodaję pieprz. Pięknie on pachnie. Daję czadu. Dodaję też chili. I uwaga, teraz będzie naprawdę się działo. Wrzucam czosnek, imbir. Tak. Podsmażam. Dość agresywnie. I wrzucam mojego kurczaka. O tak. Smaż się. Widzicie, jak to robię? Smażę go. Cały czas mieszając. I chodzi o to, żeby dzięki tej marynacie ten kurczak ma dostać takiej fajnej panierki. Kurczak ładnie się nam podsmażył. Więc teraz dodajemy orzeszki, dodajemy cebulkę i zalewamy to wszystko sosem. Hop. Ten sos musi się tylko delikatnie zredukować. To nie musi być długa redukcja. Spójrzcie na to. Na samym końcu dodajcie też tej marynaty, którą macie, bo to dodatkowo zagęści Wam ten sos. I on nie będzie zbyt słony i dostanie takiej fajnej konsystencji. Proszę bardzo. Hop. Już mamy gotowe, możemy go ściągać. Sos już zgęstniał, sos już się tutaj zredukował, więc będziemy wykładać nasze danie. Oczywiście podajemy je z ryżem i teraz tak, spójrzcie na to. Wykładam tego przepysznego, soczystego kurczaka. Niesamowicie soczystego kurczaka. O, tak to trzeba nazwać. Nazwajmy rzeczy po imieniu, bo ten kurczak naprawdę jest mega soczysty w środku, bo on był smażony tylko kilka chwil. Do tego mamy chrupiącą cebulkę, no i ten kurczak jest obtulony w takiej przepysznej panierce. Przygotujcie sobie takiego kurczaka, bo to naprawdę zajmuje tylko kilka chwil. A jeżeli nie macie pomysłów na obiad i lubicie chińską kuchnię, także wejdźcie na mój kanał, bo tam przygotowałem przepysznego chińskiego kurczaka smażonego w panierce sezamowej. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Ale ja się z Wami już żegnam i życzę smacznego.